W Stanach Zjednoczonych producenci przed zaangażowaniem się w wielki projekt praktycznie biorąc żądają już w tej chwili animatików, żądają, jak robiłem Harry Pottera, to mieliśmy 40% animatików, a reszta była storyboardowana i właściwie trzeba się wiernie było tego trzymać. Inwestycja tak wielka nie może być związana, tak oni uważają, tylko z tym, co jest zapisane na papierze. Jeżeli wrócimy do pewnej tradycji, której się do tej pory trzymamy, która moim zdaniem jest troszeczkę dziwna, tradycji, że między scenariuszem i realizacją filmu nie istnieje nic, to pytanie powstaje, dlaczego nie skorzystać z tych wszystkich narzędzi, kamerek małych, konsumenckich, a nawet kamery w telefonie komórkowym i nie zrealizować czegoś, co w slangu amerykańskim nazwane jest prewisem, też używamy to określenie, można powiedzieć po polsku brudno filmu, czyli my namawiamy na to, żeby zrobić coś, co jest pewną próbą ekranizacji, która z założenia nie jest skończonym filmem. Mam takie uczucie, że oglądam filmy, że gdyby ktoś dał reżyserowi drugą szansę z tym filmem, który już pokazuje, to ten film byłby znacznie lepszy. Bardzo często mam takie uczucie, że są utwory, których jest fantastyczny pomysł, albo jest parę sekwencji genialnych, ale parę innych jest złych i źle to się składa. Jeżeli znowu się odwołuję do tego pewnego porównania i porównania systemowego, ja zrobiłem 6 filmów amerykańskich i w każdym z tych filmów miałem dodatkowe dni zdjęciowe. W tak marnym filmie jak Król Artur mieliśmy 2 tygodnie dni zdjęciowe. W Europie uzyskać przez młodego realizatora jeden dodatkowy dni zdjęciowe to jest przestępstwo. Bo praktycznie producenci nie liczą na to, że zarobią przez dystrybucję. Oni liczą tylko na te pieniądze, które oszczędzą w okresie produkcji. Czyli dodatkowy dzień zdjęciowy to jest właściwie pozbawienie ich dochodu. Czyli na to się nie zgadzają przez definicję. To gdzie ten filmowiec ma eksperymentować? No tylko w szkole filmowej. A jak eksperymentuje w szkole filmowej, mu profesor daje 2, bo mu się to nie podoba. To gdzie on się ma nauczyć wywrócić? No góral mówi, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. No to on ma tylko taką szansę zrobić to w szkole filmowej. Tego, mówiąc szczerze, prawie żadna szkoła filmowa na świecie nie rozumie, a znam ich paręnaście. Znaczy, ja się na tym tak strasznie dobrze nie znam, ale narobiłem się tych filmów w Europie różnych i nasłuchałem się różnych historiek i anegdotek, które może niektóre nie są już takie aktualne, ale powszechnie tak wygląda. No słuchajcie, absurdy, no powiem o takie absurdy, które zresztą w tym dokumencie napisano, a propos finansowania. Bitwa Warszawska, nieważne jaki to jest film, to był film, który kosztował 8 milionów euro. Miał 63 dni zdjęciowe, 300 koni, olbrzymia ilość statystów, no film epicki, historyczny. Skończyłem film niemiecki, kameralny, też XIX wiek, 2 aktorów. Troszkę robiliśmy w różnych krajach, no ale dużo mniejsza ekipa. I ten film kosztował 9,5 miliona euro. A w dodatku Bitwa Warszawska miała 63 dni zdjęciowe, a ten film niemiecki tylko 31, a kosztował 1,5 miliona. Ja oczywiście wiem czemu tak, no nie będę tego analizował, bo to nie o to chodzi, a wiem czemu wydano z tych pieniędzy. No po prostu, bo tam tak marnują te pieniądze, bo poprzez ten system i no, krótko mówiąc, pewną zmowę cenową, no to tak tam to funkcjonuje, no, że te usługi to w Polsce są dużo tańsze. I to nie chodzi o personalne koszty, o firmy wynajmujące, o tą całą grzybnię, którą